Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie w 9 odcinku Kafe Otto. Ostatnim w tym roku. O, dobrze. Prawdopodobnie tak. Prawdopodobnie ostatni w tym roku. Gdyż nie wiadomo. Czego możecie się oczekiwać, czego możecie oczekiwać w dzisiejszym odcinku? No, wszystkiego. Wszystkiego. Wszystkiego, ale najlepszego. Na końcu będzie mini koncert życzeń, także jeżeli ktoś niecierpliwy, to już może tam sobie skoczyć. To jest taki stały chwyt. Obejrzyjcie do końca. Obejrzyjcie do końca. Jeszcze chciałem powiedzieć, że nie wymieniliśmy jeszcze kamery, także nie wiemy, czy dzisiaj będzie z tą ostrością dobrze, czy nie. Czy będzie pływało. Na następne odcinki, mam nadzieję, już będzie nowa kamera. Ale zobaczymy. No, w każdym razie, to co, przechodzimy, zacznijmy od tego, czołóweczkę mieliście zrobić, czołóweczka, której nie lubię. Zrobimy czołóweczkę. Dobra, jeszcze się nie złamałem, jeszcze nie zrobię, ale już niedługo. Coraz bliżej czołóweczki jestem. Panowie, podsumujmy, może ten 2023, zanim przejdziemy do postanowień noworocznych. To był dla nas bardzo dobry rok. Mógł być oczywiście momentami trochę lepszy, bo nawet mieliśmy taką nadzieję na jednego ważnego Sylwestra, no ale może w przyszłym roku się uda. Natomiast no, był to dosyć dobry rok. No, przede wszystkim go przetrwaliśmy w jakim takim zdrowiu, co jest też bardzo ważne, patrząc na nas i na to, co nam wypisują czasem w internecie, że wczesną emeryturę, panowie, że trzeba zejść ze sceny. Proszę Państwa, jak ktoś chce zejść ze sceny, niech schodzi. Przecież my nikomu nie zabraniamy, żeby schodził ze sceny. Natomiast dla nas, w naszym wieku, robienie kabaretu jest naprawdę ogromną przyjemnością, ogromną radością. Możemy się ze sobą spotkać, powygłupiać się. Jeżeli ktoś chce to oglądać, to zapraszamy. Jeżeli nie chce, no to dobrze wiadomo, co należy zrobić, żeby tego nie oglądać. Więc nie macie co męczyć z nami. To przeciwnie, jeżeli ktoś po prostu tego nie trawi, nie może tam się przemóc, to już niech wpisze to, co ma tam wpisać pod tym naszym filmem. Już niech więcej ale nie ogląda. Rok był dla nas bardzo dobry. Wydaliśmy płytę letnią, wydaliśmy winyla. To już lato, płyta letnia. Wydaliśmy w czerwcu, wydaliśmy winyla z płytą Wesołych Świąt. Tak jest. A poza tym mieliśmy naprawdę bardzo fajny moment w czerwcu. Siedzieliśmy razem w Sopocie, w Domu Pracy Twórczej, nad morzem. Nagraliśmy tam dwa teledyski, może za dużo powiedziane. Wizualizacje, obrazki takie nagraliśmy. Było nam bardzo fajnie. Potem jeszcze się spotkaliśmy w Sopocie z okazji urodzin Jędrka. Też było bardzo fajnie, więc mieliśmy zagraliśmy sporo koncertów, bardzo sympatycznych. Ostatni koncert w Otwocku, gdzie no rewelacyjnie zostaliśmy przyjęci, jeżeli się możemy tak chwalić. Po raz pierwszy od dawien dawna zagraliśmy na bilety i co ważne, będziemy to w przyszłym roku kontynuować. Będziemy Państwa zawiadamiać, bo w lutym w zasadzie ruszamy na dużo, dużo koncertów. Miejmy nadzieję, że Państwo na te koncerty zawitają. No, będzie nam bardzo przyjemnie, a co najważniejsze, i Państwu może być przyjemnie, bo to jest tak, że no, może tak głupio się chwalić, ale te występy, które robimy, nam wychodzą naprawdę. Jak wystąpiliśmy w Lubomierzu, to się tak spodobało, że nas za miesiąc później zaproszono do Lwówka. No. Tak było, więc proszę Państwa, to nie jest tak, że my już gdzieś jesteśmy wypaleni, wprost przeciwnie, jesteśmy napaleni, żeby jeszcze to robić i chcemy to robić. No i to jest taka nasza odezwa noworoczna, także dopóki nam zdrowie pozwoli, to nie liczcie Państwo na to, że nie będzie kabaretu Otto. Tak jest. Drodzy Państwo, dziękujemy za wszystkie komentarze, które nam wpisujecie. Prosiliśmy Was, żebyście sobie na przykład jakieś życzenia robili, które my możemy spełnić. I oto jeden z komentarzy takich napisał Wesp Krisk. Panowie, życzę Wam dużo radości z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. Niech Wam się darzy. Jeśli chodzi o koncert życzeń, to miło by było, gdybyście Panowie zagrali jakąś odpowiednio miłą piosenkę dla miłej żony Alicji i moich dzieciaków. Wybór utworu pozostawiam Wam. Coś wymyślicie. Pozdrowienia. No, pozdrawiamy. Pozdrawiamy również. My wymyśliliśmy, że skoro to ukochana, to zaśpiewamy piosenkę Nie odjeżdżaj, kochana, ode mnie. Pewnie ją znacie, śpiewaliśmy ją już bardzo dawno w naszym repertuarze. Ją mieliśmy, jedna z naszych najwcześniejszych piosenek. Zamienimy się miejscami, żeby gitarę było lepiej słychać i Jędrka śpiewającego, a ja na prośbę Piotra Kowalewskiego zagram tym razem na klawiszu legendarnym. Zaraz go pokażę.
To nie jest ten sam klawisz, ale idealnie, dokładnie taki, jak towarzyszył nam w pierwszych latach, na którym Andrzej Piekarczyk skomponował wiele fajnych piosenek. No i też nam akompaniował niejednokrotnie na tym parapeciku. Dobra, jest. Słychać coś. Ciężko tu będzie mi. Zaczynamy? No tak jest. Nie odjeżdżaj, kochana, ode mnie. Gdzie ci będzie tak dobrze jak tu? Gdzie są takie czerwone czereśnie? Gdzie upojny jest tak zapach bzu? Zapach bzu. Tak bzu. Zapach bzu. Nie odjeżdżaj, kochana, na zachód. Tam po polsku nie mówią, a ty po angielsku wiesz tylko I love you. Po francusku natomiast, że ty. Nie odjeżdżaj, kochana, do Lili. Nie docenią tam twych włosów blond. Także biusto oraz twą kształtą kibić skryje czador i kwę na to błąd. Nie odjeżdżaj, kochana, ode mnie. Gdzie ci będzie tak dobrze jak tu? Gdzie są takie czerwone czereśnie? Gdzie upojny jest tak zapach bzu? Zapach bzu. Tylko tu zapach bzu. Nie odjeżdżaj, kochana, na Tajwan. Tam jest praca za ciężka dla rąk. A po drodze niebezpieczna czyha tajga. Po co tyle wyrzeczeń, tyle mąk? Tyle mąk. Tyle mąk. Tyle mąk. Nie odjeżdżaj, kochana, do Delhi. Tam co drugi mężczyzna to mnich. Połowina dla obywateli. To rzecz święta, nie zrozumiesz ich. Nie zrozumiesz. Nie odjeżdżaj, kochana, ode mnie. Gdzie ci będzie tak dobrze jak tu? Gdzie są takie czerwone czereśnie? Gdzie upojny jest tak zapach bzu. Zapach bzu. Nie odjeżdżaj, kochana, do Moskwy. Chociaż kochasz Puszkina, to wiedz, że nie rządzi tam siła miłości. No niestety. Życie w Moskwie to nie jest wiersz. Nie jest wiersz. Nie jest wiersz. Nie odjeżdżaj, kochana, ode mnie. Gdzie ci będzie tak dobrze jak tu? Gdzie są takie czerwone czereśnie? Gdzie upojny jest tak zapach bzu? Nie odjeżdżaj, kochana, ode mnie. Ja bez ciebie to książka bez słów. Ale jeśli mimo wszystko odjedziesz, to przesyłaj choć po kilka stów. Kilka stów. Zamiast słów. Kilka stów. Zamiast słów. Kilka stów. Zamiast kilka stów.
No brawo panowie, to genialne wykonanie. Po tylu latach to ja się nie spodziewałem, że tekst znacie, że Wiesiek zagra na tej fizharmonii malutkiej, że aż tutaj. No proszę państwa, to jest naprawdę wydarzenie tego roku. No chyba jedno z ważniejszych, no, że tak się nam udało zagrać. Chyba tak. Dobra, panowie. Klimat jest. Komentarz czytam. Klimat jest, nie ma on co prawda za dużo wspólnego ze śpiewaniem. Przez chwilę to co było. Ale już Stonsi pokazali, że nie trzeba umieć śpiewać, aby zostać sławnym. Dziękujemy za porównanie do tak legendarnego zespołu. Trzech mików Czegerów pana pozdrawia. Dobra, postanowienia noworoczne i nasze plany. Poczekaj, właśnie przeczytam komentarz, bo jest akurat o planach. Niezwykle miło zobaczyć was w składzie z panem Rysiem. Panie Rysiu, to chyba jedna osoba. Ale dobrze. Bardzo liczę na reaktywację pełnego składu. My też liczymy. W jednym z odcinków wspomnieliście o możliwości pojawienia się waszego starego materiału na serwisach streamingowych. Czy można prosić o jakieś szczegóły, które pozycje tam trafią i czy długo trzeba będzie czekać? Posiadam wszystkie wasze kasety z lat 90. zachowałem na pamiątkę, natomiast nie za bardzo już mam gdzie je odtwarzać. Nagraliście wtedy mnóstwo wspaniałego materiału i szkoda, żeby poszedł w zapomnienie. Życzę wszystkiego dobrego i czekam na występ w okolicach Torunia. To znaczy, to sprawa wygląda w tej chwili tak. My kiedyś odkupiliśmy ten materiał od firmy, która go miała, która była spadkobiercą Pomatonu, w którym nagrywaliśmy w 90-tych latach i przekazaliśmy to Polskiemu Radiu. No bo uważaliśmy... Agencji Muzycznej generalnie Polskiemu Radiu, Agencji Muzycznej, dokładnie. No i to już wszystko jest tam ponagrywane, to już się lada moment ukazać, no ale nie wpadliśmy na to, że Polskie Radio może być w stanie likwidacji. No, oczywiście jakaś tam ciągłość będzie musiała być, natomiast ja namawiając kolegów, żebyśmy tam przekazali, uważam, że Polskie Radio jest tak spiżową instytucją, że ona będzie trwać wiecznie. Okazuje się, że to różnie na tym świecie bywa, jak widać obecnie, ale oczywiście jakaś kontynuacja będzie musiała być, bo przecież nikt chyba nie zmarnuje takiego dorobku, jakie ma Polskie Radio i we wszystkich archiwach, no i oczywiście nasze piosenki, więc od następnego roku te piosenki powinny się sukcesywnie ukazywać, bo to będą wszystkie płyty, które wydaliśmy. No. Plus bonusy. Wszystkie płyty, które wydaliśmy, czyli to, co było na nośnikach, plus kilkanaście rzeczy, które nigdy się nie ukazały na tych nośnikach, czyli na płytach i na kasetach. No i zobaczcie, no będzie dużo tego, mamy nadzieję, że już niebawem, że sukcesywnie od stycznia będą się pojawiać. Także to jest jeden z naszych planów. Co z niego wyjdzie, oczywiście nie wiadomo, bo jak wiadomo, powiedz Panu Bogu o swoich planach, to Cię wyśmieje. No, także, ale planować trzeba, tak czy inaczej, trzeba coś realizować. Bez planów nie można żyć, no trzeba mieć jakieś plany. Postanowienie noworoczne, jętrkowe. Obyśmy pracowali, byli w takiej formie twórczej, zdrowotnej, cały czas, jak i w tym roku, który się kończy. Jeśli chodzi o plany oczywiście nasze wspólne, no to chcielibyśmy nagrać jeszcze jedną płytę, bo nagraliśmy przez ostatnie 2 lata 2 płyty, no plus winyl, który się ukazał, z którego jesteśmy bardzo zadowoleni, nasz pierwszy winyl. Mamy plany na taką płytę bardziej gitarową, bardziej taką może jeszcze przebojową, chociaż na tych płytach, które nagraliśmy, też można znaleźć piosenki, które mają tak zwane symptomy przeboju. No tak, tylko że te płyty były nagrane z big bandem, wielka forma, duży format. Tak, więc to bardziej gitarowe. Bardziej byśmy chcieli. No oczywiście polecamy Państwu jeszcze na singiel sylwestrowy, Sylwestrowa Twoja Noc, który będzie można... Wiecie, co nam się ciśnie na usta, jak się mówi? Sylwestrowa Twoja Noc. Nie, no to ja powiem, no to nie jest takiego... Sylwestrowa Twoja Noc. Nie, no to nie powiem. Nie, to Państwo musicie się domyśleć. Wpisujcie, co my tam... Co nie jest takie trudne. Co my wymyślaliśmy. Dobrze. No i jeszcze oczywiście chciałbym, żebyśmy znaleźli się w wielu ważnych koncertach. No, w tym roku niestety nie udało nam się zaistnieć w Opolu, chociaż to było 60. Opole na Sylwestra też. Mieliśmy nie marudzić. Ale to jest w kontekście tego, żeby się udało. Więc to nie jest marudzenie. Sylwestrowa Twoja Noc. Ja zawsze uważałem, że moje marudzenie jest konstruktywne.
To przechodzimy dalej w naszym programie. Patrzę tutaj, co mamy. O, jest kolejny komentarz, bo pytaliśmy o to, co chcielibyście usłyszeć i ktoś napisał, Kowalsiu 11 napisał tak. Myślę, że wszyscy się zgodzimy. Chcemy mini koncert życzeń, a zwłaszcza piosenkę o biedroneczkach. Pamiętacie? Nie. 3, 4. Biedroneczki są w kropeczki i to chwalą sobie. U motylka plamek kilka, to wątroba daje zdać o sobie. Tak było, tak było. Już tego nie pamiętałem. Dobra, no to mamy jedno życzenie. Dobrze, spełnione. Jest. Jedziemy dalej. Czy Kojot 92 napisał tak. Czy usłyszę piosenki Zasmażka i Szła Dzieweczka w obecnym składzie? No, fakt, że śpiewaliśmy Szła Dzieweczka do urzędu, tak śpiewaliśmy. Tak, no, mieliśmy przed... tak jak szły dzieweczki mieliśmy w różnych językach świata. No, to bez ciebie i po niemiecku, po angielsku. No, ale to kiedyś zaśpiewamy, a dzisiaj może szła dzieweczka do urzędu? To jest roku. No zobaczymy, ile szła dzieweczka do urzędu, do skarbowego. Do skarbowego. Napotkała księgowego odlotowego. Odlotowego. Mój księgowy odlotowy, bardzo ci rada, bardzo ci rada, bardzo ci rada. Dałabym ci tylko pomóż wypełnić pita, wypełnić pita, wypełnić pita. Księgowy wypełniając dzieweczce pita. Gdzie jest ta ulica, gdzie jest ten dom? Gdzie NIPA, gdzie PESEL, to wzięłaś skąd? Gdzie jest ta zaliczka, szybko mi mów. A gdzie zestawienie składek na ZUS? Gdzie są te odpisy, gdzie jest to cło? A gdzie ta gotówka, co kocham ją? No wspólnymi siłami udało. Ja w tym zadebiutowałem, przy Państwu, bo ja nie znałem tego kawałka. No, ale była prośba, bo nie słyszałem. Wyszło bardzo dobrze. Ale jest dowód na to, że my to na bieżąco czytamy. Dobra, Zasmażka w obecnym składzie jest, słuchajcie, jest nagrana na płycie To już lato z orkiestrą, znakomicie nagrana, zrealizowana. Możemy teraz przy gitarce kawałeczek, może tak... Wiesz, jak to się robi na tym unplugged, tak wolno, tak? Ale to tempo to było. Poznałem cię w przydrożnym bistro, romantycznie jadłaś schab. Ja jadłem kiszkę z ziemniakami, gdy nagle rzekłaś do mnie, daj mi kaszanki, ten schab ma chyba ze 100 lat. I wtedy już wiedziałem, że ty jesteś my love, my love. Pojedziemy do pizzy, na pizzę i pyzy, za Cesson w Romie, mielony w Lizbonie, trochę ryżu w Paryżu, i dynie w Londynie, szczypiorku w New Jorku, i arbuza w kartuzach, Zasmażka w tym składzie. To może ja się zwierzę, że ja śpiewam tę piosenkę już od dawien dawna, ale sam, jak umiałem zaśpiewać, to za $1 000 000 bym nie dał rady. Jak wszyscy razem śpiewamy, to wiem, co trzeba śpiewać. Jakbym miał sam stanąć gdzieś tam i zaśpiewać, no to po prostu bym nie dał rady. Jeszcze tu taka jedna ciekawostka, jak nagrywaliśmy płytę,
to dopiero się połapaliśmy, że każdy z nas trochę inaczej śpiewa ten moment. I dopiero, tak jest, to, tak i dopiero to zunifikowaliśmy podczas nagrywania. A chyba już zapomnieliśmy. Po śpiewaniu tej piosenki przez parę dziesiąt lat. No. Szanowni Państwo, Sylwester się zbliża, to już za kilka chwil. Sylwestrowa twoja, no. Dzisiaj jak nagrywamy, to jest dwa dni do Sylwestra. A trzeba powiedzieć, że Radio Fama już tę piosenkę gra. Także no, bardzo dziękujemy. Tak, grają. A teraz ja Cię poproszę o gitarkę. Poproszę Cię o gitarkę, bo a propos Sylwestra, napisaliśmy kiedyś piosenkę, proszę, która się nazywała Jutro będę wczorajszy. A to ja też nie znam. Rysiek, tego nie znasz. No zobacz, kolejna rzecz, której nie znasz. Ale to Rysiek nam będzie śpiewał te, które on napisał, a my nie znamy. Nie. Tak będzie. Drodzy Państwo, dla wszystkich miłośników zabaw Balanki Bali, piosenka specjalnie z dedykacją na Sylwestra pod tytułem Jutro będę wczorajszy. Jutro będę wczorajszy. Jutro wczorajszy będę. Jutro, ale za to dziś. Koktajle i szoty nabieram ochoty. Mam same zalety, zaczynam balety. Biforki, afterki, no i dirty dancing, bo kiedy przyswoję, to wszystkie są moje. Bo to jest, bracie, life, bo w weekend się zatracam. Nie myślę o tym, że rano będzie kac-kaca. I to nie żaden lans. Ja nie wiem, kiedy wracam. Gdy zrobię reset, to czuję, jak się odradzam. Kiedyś jutro będę wczorajszy. Jutro wczorajszy będę, gdyż jutro będę wczorajszy. Jutro, ale za to dziś. Pękają bariery i jestem za szczery. Energia rozbiera, idzie mi bajera. Bo kiedy przyswoję, to wszystkie są moje. Już północ wybiła, jest moc, jest i siła. Bo to jest, bracie, life, bo w weekend się zatracam. Nie myślę o tym, że rano będzie kac-kaca. I to nie żaden lans. Ja nie wiem, kiedy wracam. Gdy zrobię reset, to czuję, jak się odradzam. Jutro będę wczorajszy. Jutro wczorajszy będę, gdyż jutro będę wczorajszy. Jutro, ale za to dziś. Dziękuję, proszę mi już więcej nie nalewać. Owszem, tak. Zgadzam z kolegą. Drodzy Państwo. Ja tego nie znałem. Nie znałeś tego. No, znaczy, no, znałem to, ale nie to nie piosenki. Za to wstyd.
Widzisz, jaka życiowa piosenka. Bo przyznać, to jest, bracie, live. Mnie się przypomniało z takim, bracie, ja też zawsze uważam, że no słuchaj, no jeżeli się spirytusem odkaża ranę, to człowiek też się musi czasem odkazić. Ale słuszna, słuszna uwaga. Nie wiem, na ile słuszne i nie na nie chciałbym namywać tu nikogo do spożywania. Bo, ja też nie, bo nie to, absolutnie bo to, nie. Bo to tak. Tego, no ale... No, ale rany trzeba czasami... Sylwestra. No tak, Sylwestra, tak, można. Trochę zbudowany jestem z ran, duszę na ramieniu wiecznie mam, lecz gdy śmieje się, to ze mną też. Cały świat. Cały świat. Ja pamiętam, a propos wczorajszy, to taki, taką anegdotkę opowiem. No dobrze, dobrze. Bo to tu jesteśmy. Jak podpisywaliśmy kiedyś w Kołobrzegu takie autografy po koncercie. Tak. Pisaliśmy i ktoś prosił, bo my ze środy. A Jędrek, no my też wczorajsi. Tak było. To był Kołobrzeg, tak. Ale pamiętam, że jeszcze jak wydawaliśmy te autografy. Chodziło o Środę Wielkopolską. To ciężko było, bo każdy chciał dla siebie, ale zanim się wysłowił, to dużo czasu zajmowało, a wtedy te kolejki po autografy były bardzo długie. Wreszcie wpadliśmy na taki pomysł, żebyśmy tak, Tomkowi? Nie, Kazikowi. Tak, Agnieszce? Nie, Małgosi. I wszyscy poprawili. Tak, przyspieszało. Rzeczywiście tak było. Przyspieszało. Dawanie autografów zdecydowanie. Rzeczywiście tak było. Kolejny komentarz chciałem przeczytać. Jest. Szanowni panowie. A, to nasz ulubiony fan. Komentator ulubiony, zastępca członka, który wcześniej jakoś inaczej no właśnie, się nazywał. A do tej pory nie był zastępcy. A nie, on teraz się szowinista męski się podpisuje. Szowinista męski. I on kiedyś napisał tak. Szanowni panowie, jeśli można zaproponować, może warto by wprowadzić nową świecką tradycję i końcową piosenkę odśpiewywać w konkretnej intencji. Na przykład załamania się polityki z wężami jezdni lub w intencji dużego zarobku w najbliższej trasie koncertowej. No może ta druga część jest bardziej interesująca, chociaż z tymi jezdniami to rzeczywiście jest to pewien problem wielkomiejski. No. Proszę Państwa, no zbliżamy się do końca. Życzymy Państwu koniec. Życzenia Państwu na wszystkiego najlepszego. Sylwestra. Przychodzenia na koncert kabaretu Otto, na koncerty kabaretu Otto. Zdrowa Twoja noc. Też. Ale to będziecie się Państwo mogli zabawić, poprawić sobie humor. Naprawdę gwarantujemy, jak ktoś się nie zabawi, to się nie zabawi. No to może zakończmy tym, na co wszyscy czekali przez cały odcinek. Drodzy Państwo, w intencji takiej, żeby było wszędzie mniej hejtu, piosenka dla niemiłośników hejtu. Niemiłośnicy hejtu wyglądają tak. Wyglądamy tak. No. Hejt, hejt, hejt dookoła, na TikToku prawie cała szkoła. Hejt, hejt, hejt się leje, kto przywali, kto przyleje. Hejt, hejt, hejt sokoły, omijajcie! To piszą matoły, bana, bana, bana dajcie, więcej głupot nie czytajcie. Hejt! Ja mam jeszcze taki pomysł, tak. Hejt, hejt, hejt sokoły, owijajcie. To piszą matoły, wina, internetu, że tu poziom jest szaletu. Co to za poziom? No to jest poziom internetu. To żebyście Państwo nie spotykali się z poziomem internetu, kończymy na dzisiaj. Wszystkiego najlepszego. Radości, szczęścia, moc. Uśmiechu wesołego. I tak dalej. W każdym razie dyrektor. Tak.